Inwazja. Odcinek 25. Na tropie szpiega. Zapraszam do słuchania. Ja, czyli Malczu. No, synek, kurczę, mamy nie lada o różach do rozgryzienia. Jak upolować tego cwaniaka w żółtym meloniku i z tym fifrokiem przypiętym do melonika? Synek, słuchaj. Jaki ty masz pomysł na to, żebyśmy rozwiązali ten problem? Żebyśmy znaleźli tego cwaniaka, tego cwela za przeproszeniem i porządnie się z nim rozliczyli i postawili sprawę jasno, żeby po prostu Aragornowi już dupy nie truł. Żeby po prostu tego fermentu na dworze nie siał. Po prostu, synek, no, musimy coś z tym zrobić. Co byś ty byś na nasz... Co ty, synek, proponujesz? Daj coś, zapodaj, bo ty kreatywny jesteś, dobrze? Dobrze to, Geralcie. Ja myślę, że powinniśmy udać się do Gandalfa. Do komnat Gandalfa. Gandalf tutaj zna te sprawy bardziej na nadworne. Może coś poradzi nam. Może wskaże nam miejsce, w którym tacy jegomoście się gromadzą, no nie wiem, jakieś restauracje, kluby, bale, teatry lub jakieś, nie wiem, sklepy, żebyśmy zrobili po prostu rekonesans taki na mieście, żeby kłębek do kłębka, ziarnko do ziarnka, żebyśmy dotarli do tego skurczysyna pierdzielonego zasrańca i żebyśmy porządnie się z nim rozmówili. Nie no, syn, ja mu zęby wybiję, kurde, ja ci mówię. Ja mu zęby wybiję. Nie, tata, zębów nie wybijaj, ale w żołądek walniesz porządnie, dobrze? Bo to tacy najczęściej, tato Geralcie, to po prostu są fiuty, tchórze i bazują na słabszych. To są cwele najgorszego formatu, bez honoru, bez godności, byleby komuś dowalić do pieca, bo i znęcają się, to są tak zwane, w moim świecie to są hejterzy, a tutaj to jest jakiś, nazwijmy takiego typu ludzi gangiem meloników. To jest po prostu gang meloników, po prostu, to wiesz, kasę mają i żerują na słabszych, no to kurwa po prostu żal. Zero ani krzty honoru, ani rycerstwa, ani krzty godności, ani prawości i sprawiedliwości, tak? Zero prawości i sprawiedliwości, tylko gówno, tylko się chełpią nad innymi i ludzi mają za zero. Nikogo nie szanują. To taka jest prawda, takiego typu. Dobrze, synek. To teraz, synek, może chodźmy do komnat czarodzieja Gandalfa. Chodźmy, tato Geralcie, chodźmy. Dobrze, synu Michale, dobrze, czarodzieju Michale. Dobrze, Malczu. Tupu, tupu, tup. Kilkanaście minut później. Pok, pok, pok. Kto tam? Bracia Wiedźmini, drużyna wiedźmińska. Geralt, Ciri i Michał, pan czarodziej Michał. Wejdźcie, moi drodzy, wejdźcie. Panie Geralcie, bo tutaj tata Geralt i brat Michał mają do pana pewną sprawę. Ja jestem dla Towarzystwa dla Ochrony. Tak, chciałem się po prostu spotkać też z panem. Jestem wielką pańską fanką. Chciałam po prostu się też z pana poznać, tak ten, no. I po prostu ja tak dla Towarzystwa, dla Ochrony, dla... No, chcę zabić czas po prostu. Chcę coś pomóc też. Tata Geralt powiedział, że przyda się jakby co moja moc do analizy treści, tak? No dobrze, Ciri. Panie czarodzieju Michale, panie Geralcie z Rivi, słucham, o co chodzi. To może Michał niech powie. Michał, ty jesteś śledczy, masz święty umysł. Jesteś śledczy, umysł, masz święty. Mów, opowiadaj, synek. No to panie Gandalfie, pan tutaj na dworze żyje trochę. Pan się orientuje. I bo powiem prosto z mostu. Mamy zlecenie od króla Aragorna
na znalezienie mąci wody na dworze królewskim, który zatruwa po prostu aurę małżeńską króla i królowej i rozsiewa fałszywe dowody, fałszywe zeznania i robi po prostu ferment i mamy go po prostu do porządku doprowadzić i zatamować napływ fałszywych informacji, jakoby król Aragorn zdradzał królową, tak? I po prostu chcemy to zrobić po rycerskiemu, po porządnemu. Niech pan nam pomoże. A w czym? No to mówcie, co on zrobić? Czy pan kojarzy takiego jegomościa, który nosi na... który jest w kularach, który chodzi na te nasze całe narady, obrady, po prostu krucjat i który jest towarzyszem jakimś... Bo był na ostatnich obradach, wiemy. Tylko czy pan go zna? Taki jest po prostu... nosi żółty melonik z piórkiem takim, tak? Taki kurde cwaniaczek, taki tylko po prostu... Czy pan go kojarzy? A coś? Tak! Znam go! Znam go! Znam go, chłopaki! Znam! Tak? Niech pan mówi! Słuchajcie! Słuchajcie! Wiecie co, ja osobiście go nie tykałem, nie? Bo on tam jest jakiś tam, nie wiem, ma jakieś chody, jest szlachetnie urodzony. Jest szlachetnie urodzony i w ogóle ma chody, to wiecie, no to nie tyka. Ale wy możecie, bo wy jesteście nówka sztuka, wsławicie się na dworze, doprowadzicie do pionu cwaniaczka. No to ich jest kilku i ich, oni są klubem meloników tak zwanych, tak? Oni są klubem kolorowych meloników. To oni noszą kolorowe meloniki i to są tacy magnaci wyższego rodu, tak zwane, wyższego stopnia, coś takiego. Magnaci wyższego stopnia i po prostu ja słyszałem też niezłe rzeczy o tych cwaniaczkach. Niezłe rzeczy o tych cwaniaczkach słyszałem, wiecie? A jakie, pani Gerlaf, jakie? Ja słyszałem, że oni cyrografy jakieś podpisują, że cyrografy produkują. Jak to? Cyrografy produkują? Oszaleli? Tak, tylko jakaś nowa formuła z runami demonicznymi jakimiś, kurde. I to są takie cyrografy, że no po prostu no posrane totalnie jakieś. I ludzie stają się wtedy niewolnikami totalnymi i niby się cieszą, są tajne przez poufne, ale oni wtedy tymi ludźmi sterują, wiecie? Przejmują kontrolę nad ludźmi. Takie specjalne cyrografy mają. A to pan ten nic nie zrobił z tymi cyrografami? Chłopie, a jak miałem zrobić? Przecież to jest arystokracja. Jak miałem z tym coś zrobić? Wie pan co? U nas w Polsce na razie nie ma arystokracji jakiejś takiej specjalnej. Są rody szlacheckie, arystokratyczne, ale to są książęta, tam hrabiny, różne takie, żyją niektóre rody, jest ród Czartoryskich, Malczewskich, tak, różne takie, ja po nazwisku to jestem tak jak od po prostu jak, no nieważne. No w każdym razie, panie Gandalfie, my możemy mu wpierdolić, czy pan jest za? Jestem, wpierdolcie skurwysynowi! A co? A co, chłopie? A co? Dobrze, gada. Ilu tych meloników, tych cyrografowców jest? Wiesz co? Jak jest ich chyba tak kilku, nie wiem, no... tak ja wiem. Trzech chyba jest. Trzech. Ich jest trzech. Wiecie? Nie, poprawkę. Jest ich sześciu i po prostu ten jest żółty, ten ma żółty melonik. Jest jeszcze jeden czerwony. Jest jeszcze jeden czarny. A reszta jest
zielona. No nie wiem, jak to. Nie wiem, oni sobie jakieś rangi przyznają. Mają też pelerynki, jakieś różne, nie wiem, jakieś źródła. No ogólnie ich jest. Oni teraz, jak ostatnio widziałem, to wszyscy noszą żółte meloniki. Także będziecie mieli ułatwioną robotę. Wszyscy noszą żółte meloniki i czerwone piórka i karty jokery. I karty jokery przy melonikach mają powtykane, karty do gry mają powtykane. I noszą jakieś kude, nie wiem, szaty, jakieś formy. To jest po prostu magnateria taka różna, no wiecie. To są po prostu takie cwaniaczki. Wiesz, i słabszych wykorzystać na trupach do celu. Wiecie, o co chodzi. Wiem, Gandalf, wiem. To słuchaj, Malczu, ich jest sześciu. Wszyscy noszą żółte meloniki. Ale ten, o którego wam chodzi, to ten ma komnatę o numerze 155. 155? Tak, mieszka na dworze. No, to mu wizytę złożymy. Oj, złożymy, kurde mol. A jak tam zbierze, jak będzie trzeba, to zbierzemy, panie Gandalfie, dowody na to, że cyrografy rozsiewają i zatruwają dwór królewski. I wpierdolimy skurwysynowi za przeproszenie. Żadnego kupczenia duszami nie będzie, kurde, ani zniewolania biednych ludzi słabych, gorszych, lepszych i tak dalej. Ja przynajmniej wiem, że świnią nie jestem. A jak można w ogóle Gandalf handlować duszą ludzką i ludzi w niewolę świętą wprowadzać, to jest grzech śmiertelny moim zdaniem. To jest gorsze niż podpisanie cyrografów, bo kupczą duszami, tak? No ja się z tym zgadzam, tylko wiesz, ja nie mogę w tym nic zrobić, bo ja po prostu jestem mam związane ręce. Wy jesteście do tego idealni, skoro król was wynajął, to zróbcie z tym porządek po kolei od jednego do drugiego, od jednego do drugiego, od jednego do drugiego. Ja wam po kolei powiem. I ten jest 155. Jego zapytacie, który numer? Oni mają wszystkie numery obok siebie, mieszkają na jednym holu. Od 155 do 161. Aha! Nie no. Tam jeszcze jest jakiś ich niby mistrz, nie wiadomo. Rozumiem. A dowody, jakby były jakieś popierdzielone czarne magie na te sprawy, możemy dowody zgromadzić i panu przedstawić, i pan jakby co razem z nami przedstawi tą sprawę na dworze królewskim przed królem i dworzaną i powie, że to jest złe i że po prostu idą do pierdla za przeproszeniem na tortury, za karę, i każdy, kto będzie tak robił, tak będzie kończył. Pan nas poprze, gamy nie gada się, bo pan musi. Poprę. Ja będę jakby co potwierdzał autentyczność dowodów zebranych przez was. Także jak będziecie mieli wzory cyrografów, to weźcie. Jak będą jakieś księgi szatańskie, weźcie. Poróbcie zdjęcia. Jak weźcie tu mój fleszo nabór, tutaj się klika i to się zdjęcia robi. Fleszo nabór, taki, to są magiczne takie. To mi dacie, ja to spreparuję, będzie git, ale po prostu to obrobię, nie? I po prostu zbierajcie te wzory cyrografów i żeby były podpisane ich nazwiskiem i imieniem. Ale tam zazwyczaj oni się insygnują imieniem i nazwiskiem. Tylko zbierzcie te dowody, pokażcie królowi i po prostu do paki z kurwysynami, tak? Dokładnie, Gandalf, dokładnie. Do paki. Ciąg dalszy nastąpi. Czy czarodziejowi Michałowi Geraltowi z Rivii uda się powstrzymać gang meloników? Zobaczymy w następnym odcinku, proszę państwa. Zapraszam! Ja, czyli Malczu Mistrz. To jest Wiedźmin Fantazja. Słuchacie, oglądacie i się cieszycie. Cześć!